Pfund do jena, kreska 4-godzinowa, bardzo szerokie spojrzenie na bardzo precyzyjny klaster FIBO. Tutaj mamy do czynienia z niczym innym jak ze strategią, czy z motywem strategii FTS. Pamiętajmy, motyw ten polega na tym, że zagęszczają się w dosyć bliskim położeniu od siebie dwa mierzenia Fibonacciego. Pierwsze to jest to wewnętrzne, zaznaczam kolorem czerwonym za pomocą tej elipsy. Kolejne mierzenie to jest mierzenie zewnętrzne, tak zwane duże FI, a więc 161,8. Zwróćmy uwagę, że te poziomy bardzo blisko siebie wypadają, już nieco, to jest około 20 pipsów. Biorąc pod uwagę, że jest to mierzenie H4D1, jest to naprawdę niewielkie, relatywnie niewielkie odchylenie. Ta strefa zostaje zaznaczona przeze mnie kolorem fioletowym. Tutaj pierwsza podaż już w rejonie się zaczyna pojawiać, a więc rynek ewidentnie ten poziom tutaj widzi. Czekamy na wejście w tę strefę. No, motywy zagrania oczywiście są dwa, albo na dużej dynamice, czyli w momencie, że zobaczymy sztuczny popyt, który wchodzi, zamyka się, świeca się zamyka wewnątrz klastra FIBO, to jest kluczowe, no to otwieramy pozycję na następnej świecy, to jest to podejście bardziej agresywne, natomiast to bezpieczne, to które ja preferuję, to jest ponowny test, czyli wejście, nie robimy nic, pojawia się jakaś akcja podażowa, czekamy cierpliwie, pojawia się kolejny test, czyli taki podwójny szczyt, podwójne testowanie klastra, no to wtedy na tym drugim teście zaznaczę to strzałką czerwoną, dopiero ten kolejny test mnie interesuje. Tutaj statystyka, pamiętajmy, jest po naszej stronie. Rynek ponad 60% przypadków daje drugą szansę, więc ta druga szansa w tym rejonie, w tej strefie według mnie jest jak najbardziej prawdopodobna. Podsumowując, pierwsza i najbliższa zapora podażowa, ważna zapora podażowa na funcie do jena, to są okolice 144,27, 144,48.